zapraszamy pana Marka Adamkowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Sierc. Moje wystąpienie miało być obszerniejsze, ale ze względu na wysoką temperaturę postaram się skrócić. Dostojni księża z księdzem dziekanem na czele, szanowni państwo, drodzy rolnicy, bracia rolnicy, w waszym imieniu zabieram głos. Życie rolnika nigdy nie było łatwe. I tak, okupacja niemiecka, kontyngenty, obozy koncentracyjne za nieoddawanie żywności okupantowi. Później walka w ROAK na północnym Mazowszu. Żywienie oddziałów, które w lasach nie godziły się z pojałtańskim podziałem Europy. Też były restrykcje z tego powodu. Wielu rolników straciło życie w więzieniach, męczeni przez UBEK-ów i SBEK-ów w tamtym ustroju. Chwała im za to. Rolnikom oczywiście. Za czasów Gomułki plany i więzienie za nieoddawanie tychże planów. Zagierka trochę lepiej, ale ta dekada szybko się skończyła i okazało się, że wprowadzono stan wojenny. Nie mogliśmy obsługiwać długu zagranicznego Grecja w tamtych czasach. Rok 1989, wolność polityczna i gospodarcza. I znowu wprowadzony plan, który uderzył bezlitośnie w rolników. Niewidzialna ręka wolnego rynku. Ta niewidzialna ręka wolnego rynku jest widoczna do dziś. Neoliberalizm gospodarczy. Czy aby na pewno ta niewidzialna ręka wolnego rynku zrobi wszystko? Czy może należałoby w niektórych miejscach interweniować? Kto pamięta lata 90., transformacja ustrojowa, biedę w tamtych czasach, w ubiegłym stuleciu. Rok 2004, wejście do Unii Europejskiej. Nadzieja, zmiana do Europy. Wreszcie weszliśmy po 50 latach, po ponad pół wieku. Jesteśmy w Europie. I znowu, mamy wzrost cen. Unowocześniony jest park maszynowy, powiększone areały, rozwinięta hodowla, no ale koszty, zobowiązania, kredyty i borykający się rolnicy, hodowcy trzody chlewnej z zobowiązaniami bankowymi, z zalewem prosiaków duńskich, holenderskich, półtuszami ze Starej Unii i z embargiem, które jest ciągle powiększane. Ja nie wiem, dlaczego na przykład Ukraina embargo nie zniosła, nasz przyjaciel zresztą, któremu tak pomagamy. Rynek zbożowy też nie lepiej, ceny sprzed 20 lat. Rynek mleka i drobiu, spadające ceny. Budujemy, szanowni rolnicy, buduje się rozlewnie mleka portugalskiego i sieć Biedronka będzie to mleko dystrybuować. Ja się pytam, co z mlekiem rolnika sierpeckiego, co z mleczarnią w Sierpcu? I dalej. Rolnicy wiedzą, co to wolny rynek, nauczyli się przez te ćwierć wieku i nie oczekują od ministra rolnictwa, że załatwi im ceny na cokolwiek, ale oczekują systemowych rozwiązań i konsekwentnego wdrażania tych rozwiązań, które poprawi perspektywę ekonomiczną rolników. Ta perspektywa nie rysuje się zbyt różowo. Rolnictwo, warsztat pod gołym niebem. Moi przedmówcy podkreślili tutaj jak wiele krzywdy rolnikom wyrządziła susza. My oczywiście nikogo nie obwiniamy, a już najmniej rząd. Tylko oczekujemy, że złagodzi skutki tejże suszy. Być może, że te kroki powinny być podjęte już w najbliższym czasie, no bo susza trwa, a trzeba przecież zasiać, trzeba uprawić ziemię.
I dalej. Rolników w Starej Unii reprezentują silne związki zawodowe. Kopa, Koczeka. Oni dbają o interesy swoich rolników. Nas reprezentuje Krajowy Związek Rolników Kółek Organizacji Rolniczych. Kto z rolników powiatu sierpeckiego należy do tego związku? Ano nikt. Może widzę jednego. Ale czy te związki, aby nas reprezentują, mają problemy wewnętrzne, swoje własne, nie mają czasu na to. I dalej. Tutaj mój przedmówca powiedział, że będziemy walczyć o KRUS. KRUS, który Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który jest przywilejem. Ja się pytam, jaki to przywilej? Przecież KRUS, chociaż mniejsze składki, płaci się z zysku. A ZUS zbliża w koszty. To samo ze składką zdrowotną. Tym bardziej, że w tej sprawie jest chyba orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które nakazuje likwidację tejże Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. No i teraz w związku z tym, że jesteśmy republiką parlamentarną, to jak walczyć z ustawą, która wejdzie w życie przegłosowana pewną większością głosów, kiedy zlikwiduje się KRUS. A przy tym należy wspomnieć jeszcze o wieku przechodzenia na emeryturę. Przecież rolnicy do tej pory mieli emerytury, renty strukturalne, to zostało zlikwidowane w wieku 67 lat. I dylemat rolników, komu przekazać gospodarstwo? Chyba wnuczkowi, bo syn to już nie będzie młodym rolnikiem. Rolnicy powiatu sierpeckiego wiosną zaniepokojeni sytuacją w rolnictwie zablokowali w ramach protestu drogę krajową numer 10. No prawo wobec rolników, który no strajk czy protest był no legalny, jak się okazało, to nie. No prawo okazało się bezwzględne wobec ukaranych. Dziękuję tym szczególnie, którzy wykazali się odwagą i na tą drogę wyszli. Nasz protest nie był polityczny, nie był skierowany przeciwko komukolwiek. Myśmy chcieli zwrócić uwagę na ciężką sytuację w rolnictwie i tutaj z tego miejsca serdecznie przepraszam wszystkich użytkowników drogi numer 10, którzy z tego powodu mieli jakieś uciążliwości. Rolnicy powiatu sierpeckiego z niepokojem spoglądają na szpital powiatowy. Co będzie, gdy tego szpitala nie będzie? Kiedy dojechać trzeba będzie do odleglejszych miejscowości? Czy wystarczy czasu podczas ratowania życia ludzkiego? 25 października wybory parlamentarne. Zresztą kampania parlamentarna zdominowana została. A wcześniej przecież są referendum 6 września, za tydzień. Są tam pytania. Nikt jakoś nie mówi o tym. Mało tego, niektórzy politycy w telewizji występują i tłumaczą, że ja nie idę na referendum. Referendum czy jakiekolwiek inne wybory, frekwencja, o którą tak zabiegamy na szczeblach lokalnych i wyżej, jest burzona w sposób ewidentny. Nie idzie na referendum i nie każe iść na referendum. 100 milionów złotych wyrzucone w błoto, bo przecież frekwencja to jest istotna. Jak i w każdych innych wyborach. Święty Jan Paweł II podczas jednej z wielu pielgrzymek do ojczystego kraju wołał: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. My, rolnicy powiatu sierpeckiego, wierni temu wołaniu, dziś dziękujemy Bogu za zebrane blotnie. One są oczywiście szuplejsze, uszczuplone przez suszę, ale coś tam się zebrało. Nie daj Boże, gdy ta susza powtórzy się w następnych latach, no to mamy Egipt. I dalej. Rolnicy wierni dalej wołaniu Jana Pawła II nie gaszą ducha. Pola przygotowywane pod następne nasiewy. Nadzieja. Może będzie lepiej. Może coś urośnie. Może politycy się pochylą bardziej. Oczywiście wolny rynek, no to taki rynek, którym politycy jak najmniej ingerują w jego funkcjonowanie. Może to i dobrze, bo system nakazowo-rozdzielczy to już mieliśmy. Martwi mnie tylko jeszcze fakt, że politycy jak się przyjrzą tak, to powiedzą, a oni i tak zasieją tam bez względu na ceny.
aby uprawiał tę ziemię. Nie warto się pochylać. Nie, my rolnicy znajdziemy, jeżeli nam oczywiście będzie się działa krzywda, znajdziemy takie miejsce na drodze krajowej numer 10, gdzie nie ma linii ciągłej i sposób protestu, który dopuszcza prawo, i zaprotestujemy. I błagam was, kandydaci do Sejmu, parlamentarzyści, no nie ma parlamentarzystów, nie mieli czasu, układają listy wyborcze, zatwierdzają je. Nie mieli czasu dziś przyjechać, no szkoda, no może mają je też inne obowiązki. Błagam was, jak znajdziecie się w parlamencie polskim, zasiądziecie w ławach sejmowych, nie zapominajcie o rolnikach powiatu sierpeckiego, jak i rolnikach całego kraju, o wyborcach. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli protestować i znajdziemy zrozumienie i wybierzemy taki parlament, który będzie naszym reprezentantem. Dziękuję bardzo.